Cześć ludzie! Dzisiaj chciałem powiedzieć wam o najnowszym update'cie Lightrooma, który jest naprawdę genialny i wprowadza coś, na co czekałem od bardzo długiego czasu. Chodzi przede wszystkim o synchronizację presetów i profili, czyli to, na co czekałem od zawsze. Właściwie po tej aktualizacji Lightroom mobilny powoli staje się narzędziem, którego można używać w profesjonalnej pracy. Dodatkowo jeszcze wprowadzili Stamp Tool, który też jest mega ważny, i kilka dodatkowych świetnych usprawnień. Dzięki temu możecie pracować na tych samych presetach na komputerze, na iPadzie, nawet na iPhone'ie. Genialnie. Okej. Zapraszam, zobaczmy szczegóły. No więc pierwsza rzecz, od której musicie zacząć, to aktualizacja oprogramowania. Najczęściej większość z was już zauważyła, że pojawił wam się komunikat o aktualizacji. Jeśli nie, po wejściu w ikonę Creative Cloud znajdziecie to tu w zainstalowanych. Tu z boku wtedy pojawia się informacja aktualizuj. Jeśli wam się nie pojawi taka informacja, możecie sobie zawsze kliknąć w sprawdź aktualizację. Czasem nie od razu pojawiają się te aktualizacje, dlatego warto sobie kliknąć w te trzy kropki. Jeszcze raz zainstalowane, żeby widzieć tylko te programy, które mamy, i wtedy wiecie, że wszystkie są aktualne, tak jak u mnie. Ok. I po zaktualizowaniu znajdujemy kilka nowych funkcji. Zacznijmy od Lightrooma Classic CC. Z rzeczy istotnych dla mnie jest przede wszystkim to, że możemy sobie teraz stworzyć w presetach folder Favorites. On tworzy się sam, w związku z czym w momencie, kiedy wybierzecie jakiś preset, wystarczy, że klikniecie prawym i dacie Add to Favorites. I w tym momencie on się również pojawia tutaj. Super sprawa. Z tych wszystkich katalogów wybieramy te, które nas najbardziej interesują, i wtedy możemy z nich korzystać. Druga istotna sprawa to to, że możecie sobie wybrać te presety, które chcecie widzieć, czyli możecie mieć tak naprawdę zainstalowanych ich dużo, dużo więcej, a korzystacie tylko z tych, które was interesują. Dla mnie to duży ułatwiacz, ponieważ czasem są presety, które używam do fotografii, na przykład do fotografii domów czy packshotów, ale to jest przeze mnie używane sporadycznie, tylko przy takich ścisłych zleceniach, dlatego większość czasu po prostu mam je schowane. Dajcie save i wtedy wszystkie te niepotrzebne presety się chowają. Ok, poza tym, z istotnych spraw, teraz możecie sobie kolorami oznaczać każdy katalog. Super sprawa dla mnie. Ja dzięki temu oznaczam, w którym katalogu mam już zdjęcia gotowe do obrobienia, czyli z reportażu i z sesji, w którym katalogu w tej chwili obrabiam zdjęcia, a w którym katalogu jeszcze mam nic nie obrobione i muszę się za to zabrać, a w którym katalogu już jest wszystko skończone. To nadaje taki porządek mojej pracy. Dodali jeszcze funkcję obsługi plików HEIC, czyli tych z nowych iPhone'ów, tych, które zastąpiły JPEG-i w iPhone'ach, oraz dodali funkcję łączenia zdjęć, które jeśli robicie na przykład HDR-y i macie 10 zdjęć, bądź jeśli robicie panoramy i macie 10 zdjęć, to na przykład można, no, pokażę wam to tutaj, to akurat nie są żadne HDR-y ani panoramy, ale chodzi o samą funkcję, że możecie tutaj zrobić Create Stack i wtedy on je wszystkie łączy w jeden stos, dzięki czemu macie porządek w katalogu po prostu.
Też super sprawa, bo do tej pory musiałem robić to ręcznie, a teraz będzie to z automatu. Poza tym w Lightroomie Classic CC niewiele więcej zobaczycie. Mówiąc o synchronizacji między Lightroomem na komputerze, a tym w iPadzie, żeby korzystać z presetów, musicie je zainstalować w Lightroom CC. Czyli musicie mieć tą wersję 1.4 zainstalowaną na komputerze. Do tej pory mogliście z niej nie korzystać, ale jeśli macie abonament w Adobe, wystarczy tylko, że klikniecie sobie w Creative Cloud i zainstalujecie. Znajdziecie go tutaj i możecie go spokojnie zainstalować. Żeby wam nie obciążał dysku, ponieważ tak jak ja, nie używacie go w ogóle, ustawiłem sobie tutaj funkcję, która sprawia, że on nie zajmuje w ogóle miejsca na dysku. W sensie tutaj sobie procentowo oznaczacie, ile on ma zajmować na dysku, a skoro wszystko jest i tak w chmurze, to po co mam marnować sobie miejsce na dysku? Dlatego tutaj oznaczam 0 i tyle i się nie przejmuję. Jeśli macie wolniejsze łącze, no to wtedy warto sobie zrobić, żeby chociaż Smart Preview zachowywał na dysku. Ale tak naprawdę dla mnie ten program w tej chwili jest tylko do testów i tylko do presetów. No i teraz tak, ważne rzeczy. Macie presety, które mają profile i takie, które ich nie mają. Jeśli chcecie wgrać profile, niektóre może się okazać, że już macie tutaj wgrane, ponieważ razem ze zdjęciami, które macie w katalogu Lightrooma, one już tutaj przeszły, ale to nie oznacza, że one będą zsynchronizowane z chmurą. Czyli jeśli macie profil, który... Jeśli macie preset, który jest połączony z profilem, musicie ten profil również wgrać. Samo wgrywanie profili jest banalnie proste, tak samo jak i presetów, ponieważ jak klikniecie w file, macie import profiles and presets. Teraz jeszcze jedna rzecz. Gdzie znaleźć te wszystkie profile, których używacie już od lat? No więc wystarczy, jak sobie wejdziecie w Lightroomie Classics CC, w jakimkolwiek zdjęciu, które macie obrobione, w miejscu, gdzie macie presety zapisane, tak naprawdę wystarczy kliknąć ten preset prawym przyciskiem i dać Show in Finder. W Windowsie będzie to Show in Window. No i tutaj macie ten katalog. Nie musicie go tam szukać na dysku. Tutaj macie już bezpośrednio katalog właśnie z tymi presetami. Wy możecie wybrać sobie, nie musicie pojedynczo, możecie wziąć na przykład cały katalog, tak jak ja mam tutaj. Skopiuję go sobie, chyba już zresztą skopiowałem. To wezmę jeszcze jeden. Kopiuj. Dam go do pobranych. Wklej. OK. I teraz zobaczcie. On dalej tutaj zostaje w tym Classics. A tu zrobimy sobie import. Wejdziemy do Downloads. Możecie pojedynczo klikać każdy i instalować, bądź możecie kliknąć w katalog i kliknąć import. 5 presets imported. Wejdźmy do presetów. I tutaj on stworzył już katalog, który nazywa się tak samo jak katalog, w którym miałem te presety. Dzięki temu zachowałem pewien porządek. OK. I już w momencie, w którym te presety pojawiły się tutaj, one automatycznie są synchronizowane. W związku z czym możecie już na iPadzie, iPhone'ie czy tam na Androidzie spokojnie zacząć obróbkę. No to zobaczmy w takim razie, jak w tym momencie wygląda to na iPadzie. No więc na iPadzie, w moim przypadku jest to iPad 12,9 cali Pro, możemy sobie
wejść tak samo w każdy katalog jak właśnie w Lightroom jest CC, dajmy na to. Okej. I w czasie błyskawicznym to co zrobiliśmy tam już jest tu. U mnie one się ładują dlatego, że zgrałem je wczoraj i jeszcze nie uruchamiałem na iPadzie, dlatego on zawsze potrzebuje chwili, żeby je zgrać. Te zdjęcia są nieobrobione i nie wyselekcjonowane nawet. Niemniej jednak edycje, które zrobiliśmy na jednym komputerze, powinno automatycznie pojawiać się na drugim. Ale nie to nas w tej chwili interesuje. Interesuje nas synchronizacja tych profili. Więc widzieliście, że wrzuciłem przed chwilą katalog z profilami. Wejdźmy sobie zatem w zdjęcie i tutaj znajdują się profile. I jak widzicie, wszystkie katalogi, które stworzyłem, od razu pokazują mi te profile. Co jest genialne w Lightroomie CC, w odróżnieniu od tego Classics, jest to, że te miniatury tutaj od razu pokazują wam efekt, jaki będzie. W związku z czym nie klikacie, nie najeżdżacie na te, które wiecie, że na pewno nie pasują do stylu waszej obróbki do aktualnych zdjęć. Dzięki czemu nie marnujecie czasu i nie obciążacie procesora. Niesamowitym jest to, co jest tutaj wprowadzone i to jest dla mnie funkcja, o której marzyłem i która myślałem, że nigdy nie przyjdzie w mobilnej wersji, to, że możecie na przykład nałożyć preset od razu, zobaczcie, odznaczmy, i od razu nałożył też profil. Który jest z nim związany. Piękna sprawa. Teraz wystarczy tylko kilka poprawek. I część edycji macie zrobioną. Naprawdę czekałem na to długo i dzięki temu można naprawdę w dosyć profesjonalny sposób już obrobić zdjęcia. W tej chwili Lightroom CC, zarówno ten na komputerze, jak i ten na iPadzie, zawiera większość funkcji, na których mi zależało. I akurat jeśli chodzi o iPady Pro i iPhone'a od wersji 7, które posiadają ekrany skalibrowane do standardu P3 i które wyświetlają te kolory, naprawdę między skalibrowanym ekranem a samym iPadem jest bardzo, bardzo niewielka różnica i swobodnie da się obrabiać zdjęcia właśnie na iPadzie. Jedyne, czego tutaj w tej chwili brakuje, to prędkość pracy. Chodzi mi o to, że no jednak przyzwyczailiśmy się do Lightrooma Classics i tych skrótów klawiaturowych. Irytuje mnie to, że w Lightroomie CC skróty są inne niż w Lightroomie Classics CC. Ale wydaje mi się, że dzięki temu za jakiś czas będzie można w pełni korzystać tylko z samego Lightrooma CC i Lightroom Classic CC przejdzie do Lamusa. Dzięki temu też będziemy mogli synchronizować robotę na wszystkich komputerach w chmurze i nie będzie trzeba kopiować katalogu, tak jak wam opisywałem w tym filmie. Poza tym, na przykład dzięki temu teraz mogę w piękny sposób obrobić sobie zdjęcia jeszcze w dniu ślubu. Czyli mogę zgrać zdjęcia przez czytnik kart SD
i obrobić je w podstawowym stopniu, tak żeby jeszcze tego samego dnia młodzi mogli sobie go umieścić na Instagramie. Genialna sprawa. Okej, zobaczcie te poprawki, które tu zrobiłem. Już za chwilę powinny pojawić się tutaj, nawet, o proszę, nawet się pobierały, tyle że to jest z kolei kolejna wada tego, jeśli nie zostawicie sobie Smart Previews na dysku, no to on musi z chmury to pobrać i to niestety zajmuje mu trochę czasu, dlatego no to jest ten kompromis. Ja aktualnie nie używam tego tutaj, ale zobaczcie, nawet w starym Lightroomie Classics CC to co zrobiliśmy, znajdźmy to zdjęcie. Przypominam, zanim zaczniecie mnie kopać, że zdjęcia są takie sobie, zdjęcia są nieprzeselekcjonowane. O, zobaczcie, tu już się pobrało w tej chwili, czyli już jest i można pracować nad tym dalej. Zobaczmy, czy w Classics się zgrało. Chwila, o proszę bardzo, jest. Zobaczmy w trybie develop, jest nałożony profil, proszę bardzo, i wszystko wygląda dokładnie tak samo. I jeszcze sobie porównuję, no naprawdę nie ma się czego przyczepić, naprawdę wygląda dobrze zarówno na jednym, jak i drugim ekranie. Wiadomo, że tablet jest niekalibrowalny i tam ma troszkę podkręcony kontrast, bo te ekrany tak mają, żeby wszystko wyglądało troszkę bardziej cukierkowo, ale jeśli chodzi o iPady Pro i iPhone'y od siódmej wersji, te kolory są naprawdę niezłe. Zobaczmy jeszcze szybko, jak to wygląda na iPhone'ie. W Lightroomie na iPhone'ie, na Androidzie też to działa. Pokażę wam jeszcze jedną genialną funkcję, ale najpierw zobaczmy te profile, zobaczcie. Tutaj są nasze profile, fajnie poukładane, łatwo się do tego dostać, fajnie to jest zrobione i też widzimy te podglądy. Plus są jeszcze te profile, które sobie pozgrywaliśmy, wszystkie elegancko, tak samo jak na iPadzie. No i plus jedna genialna nowa sprawa to łata, zobaczcie. Teraz możemy na telefonie ustawić sobie łatkę dokładnie tak, jakbyśmy to robili na komputerze i elegancko poprawić tutaj co chcemy i gotowe. Piękna sprawa. Czyli w tej chwili proces obróbki prawie cały został przeniesiony na Lightrooma. Dodatkową genialną sprawą jest to, że możecie teraz skopiować ustawienia, te które nałożyliście na jedno zdjęcie. Źle. Cofnij. Możecie skopiować ustawienia, wybrać które chcecie, na przykład wywalić spód removal i crop, bo to jest niepotrzebne, i elegancko wkleić na następne, bądź nawet na kilka do przodu. Super sprawa, bo to daje nam znowu takie workflow, jakie znamy właśnie z Lightrooma na komputerze, nie? Dodatkowo jeszcze możecie stworzyć preset, nadać mu nazwę i wtedy on będzie pojawi się również na wszystkich urządzeniach, których używacie. Jak widzicie, update ten naprawdę może wiele zmienić w naszej codziennej pracy. Ja uważam, że będę używał tego bardzo często, choćby po to, żeby obrobić kilka zdjęć tego samego dnia jeszcze na sali ślubnej i wrzucić na Instagrama bądź na Facebooka parze młodej. Dodatkowo możliwość publikacji galerii, którą rozszerzam w tym filmie, również genialna sprawa, bardzo ułatwia życie. Na dzisiaj to tyle, na razie trzymajcie się, cześć!